W dzisiejszym odcinku zrobimy test Nivel System CL3DG. Zapraszam do oglądania. Nivel System CL3DG jest to zielony brat wersji CL3D, czyli bardzo popularnego na naszym rynku urządzenia. Na koniec 2019 roku urządzenie przeszło lifting w postaci dodania wielu ciekawych udogodnień, mianowicie zasilania akumulatorowego, dodania drugiego gwintu od spodu. Wcześniej był tylko gwint 1/4, teraz jest także 5/8. Urządzenie zyskało panel sterujący, wcześniej znajdował się tutaj jedynie przycisk. No i co najważniejsze, właśnie to zasilanie akumulatorem litowo-jonowym, który jest w zestawie. A z Waszej strony istotnym faktem jest to, że urządzenie nie zmieniło swojej ceny. Podobnie jak w większości przypadków urządzeń na rynku, czarna część jest to taki gumowany plastik, utrudniający to, aby urządzenie wyśliznęło nam się z rąk, gdy je trzymamy. Pomarańczowa część jest to plastik taki zwykły, dosyć dobrej jakości. Urządzenie wyposażone w 3 okienka, w których znajdują się stożki rozpraszające linie na 360 stopni. Włóżmy akumulator, pokażę Wam, jak się steruje tym panelem nowym. Panel pozwala nam na włączenie urządzenia w skosach, na zmianę trybu pracy na odbiornik oraz informuje nas o słabych bateriach. Zasilanie można włączyć także blokadą i tak, w przypadku gdy chcemy wykonywać pracę z użyciem systemu poziomowania, to po prostu wystarczy przesunąć blokadę i od razu załącza nam się zasilanie diody poziomej. Przyciskiem laser na górnej części obudowy zmieniamy po prostu sekwencję, czyli włącza nam się poziom, możemy zmienić na jeden pion, dwa piony lub wszystkie trzy linie i kolejne przyciśnięcia powtarzają nam tą sekwencję. Można także, tak jak przed chwilą powiedziałem, włączyć urządzenie po skosie, tak jak je trzymam, poprzez przytrzymanie przycisku laser zapala nam się dioda, włącza nam się także płaszczyzna pozioma, z tym, że ona mruga, tak? Mruga nam po to, bo urządzenie teraz ma przesunięte wahadło złapane blokadą i jakbyśmy włączyli je w tej pozycji, to należy pamiętać, że to nie jest poziom, tak? Płaszczyzna jest równa, ale nie jest pozioma. Przyciśnięcie przycisku z tymi dwoma strzałeczkami włącza tak naprawdę tryb pulsacji, który zmienia nam jasność urządzenia, a tak naprawdę sprawia, że dioda pulsuje z określoną częstotliwością, co jest w stanie rozpoznać detektor laserowy, czyli jest to nic innego jak praca z odbiornikiem. W aktualizacji urządzenia doszła także ta dioda, której brakowało, która sygnalizuje nam teraz zasilanie prawidłowe, a w momencie, gdy bateria będzie słaba, dioda ta zacznie pulsować, tak? Także to jest coś, czego brakowało. I jeszcze jedna nowa rzecz w porównaniu do starej wersji to to, że urządzenie dostało alarm dźwiękowy, jeśli wyjedzie poza zakres pracy kompensatora. Tego także nie było w poprzedniej wersji. Ciekawe jest także to, że Nivel System daje nam możliwość zasilania akumulatorem, do którego przewidział taką specjalną przystawkę. No i oczywiście klasyczny zasilacz. Jeśli podłączymy do prądu, jak bateria jest rozładowana, dioda zmieni kolor na czerwony, a po naładowaniu zmienia z powrotem kolor na zielony. Ale jest także możliwość zasilenia urządzenia z klasycznych paluszków typu baterii typu AA. Wtedy sobie je tu wkładamy, wsuwamy całość i możemy pracować. W zestawie otrzymujemy także w cenie w walizce uchwyt. Uchwyt już znany, jeśli ktoś oglądał poprzednie filmy, na pewno go bardzo dobrze kojarzy. Uchwyt jest uchwytem magnetycznym, który ma tutaj specjalne gumy zapobiegające zjeżdżaniu z profili metalowych. Uchwyt posiada otwór montażowy, za pomocą którego można powiesić go na przykład na kołku rozporowym, gwoździu. Pod spodem uchwyt wyposażony w gwint 5/8 cala, czyli standardowy gwint pomiarowy
tak zwany duży, 1/4 cala gwint zaczerpnięty z fotografii, śruba sprzęgająca tutaj w uchwycie to też 1/4 cala, uchwyt wyposażony z jednej strony w blokadę, a z drugiej w pokrętło mikroruchu, które pozwala nam precyzyjnie ustawić wysokość lasera do wykonywanych prac. Uchwyt posiada drugą część do profila metalowego. Jeśli robimy sufit podwieszany, to możemy sobie złapać profil tym krokodylkiem, zaczepić wtedy uchwyt, opuścić laser na wysokość i za pomocą dołączonej tarczy laserowej złapać różnicę wysokości i sobie ustawiać. Tarcza wyposażona u góry w magnesy pozwala przyłapywać się do konstrukcji i regulować tak, że mamy wolną rękę, możemy po prostu znaleźć środek lasera i tak to się robi. Okularki poprawiające widoczność lasera także producent przewidział w zestawie, czyli zestaw dosyć fajny na start, nie trzeba zaraz dokupować jakichś akcesoriów. Przejdźmy z CL3DG na stację pomiarową i sprawdźmy, jakie wartości pomiarowe możemy spodziewać się po tym urządzeniu. Witajcie w drugiej części testu. Sprawdźmy, jak na naszej stacji pomiarowej wypadnie niwel system CL3D. Zważmy urządzenie z założonym akumulatorem. Mamy 0. 696 gram z akumulatorem. Sprawdźmy teraz system poziomowania. I tutaj mała uwaga, tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu o CL3D, zmieniona została trochę ta stacja do pomiaru. Głowica jest ta sama, ona mierzy w stopniach. Wypoziomowana jest, gdy ma 0, idealnie precyzyjną libelką. Po to, aby uniknąć wszelkich wątpliwości, włączamy urządzenie. Mamy poziom 0 stopni i jedziemy. 1 stopień, 2, 3 stopnie, 4. No tak, powyżej 4, 3 około zaczyna piszczeć. O, nawet myślę, że jak się ustabilizuje. Czyli 4. Dobra. Mocujemy urządzenie na naszym stanowisku numer 2. Bierzemy luksomierz i idziemy zobaczyć, jak grube oraz jak jasne linie są w niwel system CL3DG. Sprawdźmy grubość wiązek laserowych CL3DG. Dobra. Mniej więcej po 2,5 mm wychodzi z przeliczenia kratek. Tylko należy pamiętać, że im silniejszy laser, im jest ciemniej w pomieszczeniu, tym linia wydaje się grubsza. Jeśli dochodzi więcej światła, to obrzeża linii przestają być widoczne dla oka, wtedy ona wydaje się bardziej cienka. Gasimy światło i sprawdźmy luksomierzem, jakie wartości możemy spodziewać się po niwel system CL3DG. I tak, włączam tryb max, linia pozioma. Luksów. Linia pionowa. 17 luksów. I przecięcie. 44 luksy. Zapraszam na podsumowanie. No i podsumujmy test CL3DG od firmy Nivel System. Podobnie jak jego czerwony odpowiednik, laser ten jest tak naprawdę średnio półkowcem, tak? Jest to, tak jak już mówiłem podczas rozmów telefonicznych z Wami, czy podczas testu czerwonego urządzenia, jest to taka Skoda w świecie pomiarów. Urządzenie, które nie ma najwyższych wyników, nigdy nie aspirowało do półki laserów Pro, ale za to jest w przyzwoitej cenie, dostajemy bardzo ciekawe
zestawienie tych akcesoriów, tak, w walizce, czyli posiadamy uchwyt, tarczkę, wszystkie te rzeczy, które nie są taką oczywistą oczywistością w przypadku innych producentów, to tutaj wszystko dostajemy w przyzwoitych pieniążkach. No i to, co istotne w przypadku produktów Nivel System, to fakt, że te urządzenia są naprawialne, tak? Czyli jeśli zdarzy się jakiś upadek, coś się zepsuje, coś się uszkodzi, nie ma, tak jak w przypadku laserów profesjonalnych, problemu z dostępem do części, tylko po prostu można to wszystko sobie ponaprawiać. I to myślę, że tyle, jeśli chodzi o test Nivel System CL3DG. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zadawania pytań, jeśli jakieś jeszcze po obejrzeniu się pojawią. Myślę, że to, co mogliśmy dla Was przetestować, przetestowaliśmy. Tak jak mówię, jeśli jeszcze jakieś są wątpliwości, pytania, zostawiajcie w komentarzach, dzwońcie, piszcie do nas, do firmy. Postaramy się na wszystko w odpowiednim czasie odpowiedzieć. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!